I tam siejemy dzisiaj kukurydzę na czarno. Ostatnia dekada kwietnia. Kuźwa, Mojżesza nie podnieśli. Potrącenie będzie. Najlepszy okres na ziarnówkę do przed 1 maja, żeby posiać. Tu mamy 20 hektarów w jednym kawałku, 80 tysięcy ziaren, prędkość siewu 8 na godzinę. Wtedy elegancko tarczki trzymają i spokojnie równo z kubełków wychodzi. I co tam więcej, jak pole uprawił, tak ma posiane, nikt później do nikogo nie ma pretensji, siewnik na talerzu, robotę dobrą robi, ale te łożyska wszystkie, co tam są, to trzeba zawsze przeglądać, to jest porażka, bo dobrego łożyska tu już nie ma. No i co tutaj, 200 zł brutto do łapy, stawka za siew i tak to wygląda. Tu jest taki czarnoziem, torfik. Jak sucho, to dobrze, jak mokro, to ciekawie, bo trzeba się wyciągać. Dojeżdżamy do poprzeczniaka owsianego wokoło, bo na lżejszej ziemi to można tak robić, na ciężkiej to na końcu się robi. Trzeba później spłuknić. Stajemy. Siewnik podnosimy do góry. A i teraz uwaga, uwaga dla tych wszystkich, co żurawie dokuczają czy inne ptaszyska. Pamiętajcie, po siewie kukurydzy należy rozsiewaczem od nawozów posypać po polu troszeczkę ziarnek i one wtedy to tym się zajmują, a nie tą kukurydzą, co w ziemi jest. Patent sprawdzony. Do następnego odcinka. Na znaczniku siejemy 6 rządków. Pola po troszku ubywa za każdym przejazdem.